karta dnia na piątek 18 czerwca. Witam Państwa bardzo serdecznie na moim kanale u Loeli, na kanale, który nazywa się Orakel Miłości. Dziękuję, że Państwo mnie odwiedzają, dziękuję za lajki. Proszę o subskrypcje, proszę o komentarze, tematy na filmy. Postaram się w weekend teraz zrobić więcej tematów dla Państwa. I dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje oraz kontakt ze mną. Kontakt można... Kontaktować się można ze mną przez e-mail. E-mail jest pod filmem. Zaczynamy. Co powie nam dzisiaj karta? Jaka karta wypadła mi dzisiaj przy tasowaniu? Jest to karta czterech buław. Karta czterech buław jest kartą bardzo pozytywną i radosną. Mówi o stabilizacji, że coś się dzisiaj pozytywnie ułoży i w konsekwencji o radości z tych pozytywnie załatwionych spraw. Karta czterech buław to aktywność, ponieważ buławy w tarocie są szybkie, aktywne, energiczne. Oznacza, że będzie się działo, dzisiaj będzie się działo, czyli będzie tempo szybkie, będziecie aktywni, być może macie dużo spraw do załatwienia, lecz jeśli tą kartę wylosowaliśmy na dzień dzisiejszy, czyli oznacza to, że te sprawy będą załatwione pozytywnie. Dzisiaj na pewno nie będzie nudy i monotonii. Jesteś gotowy dzisiaj na przyjęcie nowych doznań. Nie obawiaj się zmian i po prostu działaj. Żyj aktywnie. Dzisiaj też możesz odkryć nowe jakieś drogi, nowe, być może będziesz mógł mieć nowe pomysły. Dzisiaj możesz być również w centrum zainteresowania. Być może zwrócisz dzisiaj czyjąś uwagę. Będziesz w centrum lub na podejście przed publicznością, jak również w centrum myśli partnera, być może w centrum różnych spraw i planów pracy. Oczy Twojego partnera, męża lub oczy innych w pracy, w zespole będą zwrócone właśnie na Ciebie. Ktoś może się intensywnie Tobie przypatrywać i nie powinieneś mieć dzisiaj wątpliwości, że coś dzisiaj właśnie wisi w powietrzu, ale jest to pozytywne, nie obawiaj się. Cztery buławy to ogień, bardzo namiętny i silny. Być może dzisiaj ktoś Cię właśnie tak namiętnie będzie pożądał. To nie jest jakiś płomyk. To naprawdę wielki, palący się siłą ogień. Niekoniecznie oznacza on jakiś dziki seks, ale może oznaczać jakieś silne pożądanie, nawet w sferze myśli lub odczuć. Ekscytację Twoją osobą. Także buławy na pewno są też symbolem pożądania. Widzimy na tej karcie, kochani, cztery buławy, które są tutaj bardzo regularnie ustawione i
symbolizują też kartę bramy. Jest to tak zwana właśnie brama, przez którą przechodzimy i radujemy się, ponieważ sprawy właśnie potoczyły się pozytywnie. Czyli po prostu przechodzimy przez tą bramę, by się radować, cieszyć, świętować. Jest to również karta świętowania, jakichś imprez, festynów, radowania się właśnie z sukcesu. I jest to karta również, która mówi o potrzebie kontaktów społecznych, wyjścia do ludzi, wyjścia do wspólnych jakichś tutaj świętowań. Te cztery buławy mówią również, tak jak są ustawione, widzicie Państwo, tak jakby cztery ściany, dom, mówią również o stabilności, równowadze, ponieważ są tutaj te cztery buławy bardzo regularnie ustawione i czwórka też jako z numerologii oznacza taką kartę ziemską, czyli bardzo twardo stąpającą po ziemi. I właśnie te buławy też są bardzo tutaj solidnie, stabilnie wbite w ziemię, stojące równo, bardzo regularnie. I to właśnie jest symbol, proszę Państwa, stabilizacji. I jeśli Państwo poznają dzisiaj jakąś osobę, mężczyznę, lub mają spotkanie z jakimś mężczyzną, lub jakiś mężczyzna wyzna Wam dzisiaj uczucia, możecie być pewni, że są to rzeczywiście uczucia stabilne i zamiary konkretne, zamiary bardzo solidne. Ponieważ właśnie ta karta zwiastuje nam takie tutaj solidne relacje w związkach. Poza tym jest kartą radosną, tak? Festynów już wspominałam, więc jest to też karta, która mówi właśnie o radości w związku, w różnych tam układach socjalnych, w różnych zespołach pracowniczych, czyli jest to karta właśnie takiej wspólnej współpracy i radości, pozytywnych emocji. Uczucia mogą być intensywne, poruszające serce i ciało. Pożądanie może być silne. Także właśnie takie intensywne emocje i sprawy przekazuje ta karta. Jeśli po prostu byłaś teraz jakoś w izolacji, w smutku, to wyjdź i po prostu spróbuj odzyskać lub nawiązać socjalne różne kontakty. To jest też karta, która mówi właśnie tutaj o byciu z ludźmi. Działaj. Nawet wbrew swojej logice czy swoim dotychczasowym przekonaniom, po prostu weź sprawy w swoje ręce, wykaż inicjatywę, wykaż również socjalne zaangażowanie, wyjdź, raduj się, ciesz się, rozmawiaj z ludźmi, zrób ten pierwszy krok. Jeśli długo nie rozmawiałaś z partnerem, zrób pierwszy krok. Jeśli długo nie rozmawiałaś z przyjaciółką, zadzwoń do niej. Po prostu chodzi tutaj o kontakty. Jest to karta właśnie bardzo socjalna. Jeśli pytasz o jakieś konkretne dzisiaj zdarzenie, na przykład zdanie egzaminu, prowadzenie jakiegoś projektu, spotkanie lub zdanie prawo jazdy, jeśli dzisiaj właśnie masz coś takiego, to na pewno pójdzie to pozytywnie. Zwrócisz na siebie uwagę, będziesz w centrum uwagi, skupisz na sobie wiele oczu i będziesz pełna energii, entuzjazmu i te sprawy potoczą się pozytywnie. Już wspomniałam, że jeśli pytasz o sprawy związkowe, małżeństwo, relacje, nowo poznanego mężczyznę,
to na pewno będzie się dalej układać pozytywnie. Dzisiaj, mówię o dzisiejszym dniu, jutro już mogą być energie inne. Mówimy o dzisiejszym dniu. To jest karta dnia, czyli karta wyciągnięta tylko na 24 godziny, na piątek, na dzień dzisiejszy. Więc dzisiaj na pewno będą te sprawy dobrze się układały, ponieważ czwórka właśnie oznacza tą stabilizację i trwałość, zapowiada dzisiaj pomyślność we wszelkich relacjach. Jeśli dzisiaj bijesz się z myślami, czy masz zostać z tym partnerem, ta karta mówi dzisiaj tak. Tak, spróbuj stworzyć stabilny związek. To jest karta też stabilności. Jeśli pytasz na przykład dzisiaj lub miotasz się z myślami, co partner do Ciebie czuje, to owszem, jest on Tobą zainteresowany, nawet bardzo. Z dzisiejszą kartą na pewno stoisz w centrum jego zainteresowań. I na pewno wszystkie oczy ma skierowane na Ciebie. Także nie wątpij w to dzisiaj i uwierz, że na pewno dzisiaj możesz być pewna, że partner jest Tobą bardzo tutaj zachwycony. Jeśli pytasz o pracę, sprawy zawodowe lub jeśli zaczynasz nową pracę, jeśli szukasz pracy, to cztery buławy zapowiadają szybki rozwój i pozytywny. Dobrą atmosferę w pracy, dobrą rozmowę kwalifikacyjną. Być może sporo kwalifikacji, które musisz jeszcze nabyć, ale również satysfakcję z tej pracy. Na pewno nie będzie w tej pracy nudy lub monotonii. Na pewno będzie w tej pracy tutaj radość i dobra jakaś współpraca z zespołem. Jakaś bardzo tej socjalnie korzystna sytuacja. Ponieważ cztery buławy to satysfakcjonująca współpraca. Dlatego jeśli pytasz, czy ta praca, czy ta dzisiejsza rozmowa kwalifikacyjna do nowej pracy jest dobra, mamy tą kartę, mówi tak. Jest to dobra propozycja. Jest to dobry zespół pracowniczy, który będzie przychylny i przyjmie Cię radośnie. Współpraca będzie wręcz satysfakcjonująca, dobrze się dogadacie i zaowocuje to szybkim, dobrym rozwojem. Czwórka buław może właśnie też oznaczać jakieś zmiany pozytywne w pracy dla Ciebie. Także dzisiaj uważaj, miej oczy i uszy szeroko otwarte, jeśli chcesz dostać awansu, podwyżki, jeśli chcesz być może porozmawiać o czymś z szefem, o urlopie na przykład letnim, to na pewno dzisiaj takie rozmowy lub zmiany, korzystne jakieś tutaj umowy będą wspaniale, satysfakcjonująco dla Ciebie przebiegały. I to poprawi Ci humor i będziesz mogła nawet świętować i się cieszyć z tych pozytywnych decyzji. Także dzisiaj odważ się, zapytaj o awans, o podwyżkę, o urlop, na wakacje. Ponieważ czwórka buław oznacza atmosferę radosną, wesołą, dobrą zabawę, dobre zmiany, często huczną imprezę, na której może się dużo dziać, gdzie spotkasz wielu ludzi radosnych, przychylnych Tobie. Także to właśnie też dotyczy wszelkich tutaj pytań Państwa, wszelkich poziomów jakby, czy zagadnień.
Jeśli pytasz dzisiaj, gdzie możesz poznać swojego byłego partnera, gdzie możesz wreszcie spotkać jakiegoś mężczyznę lub kobietę, ponieważ czujesz się samotna, to na pewno, być może, jeśli jest to dzisiaj już dozwolone, ponieważ mamy no, oczywiście jeszcze ciągle tą sytuację troszkę zablokowaną poprzez koronę, ale jeśli jest to możliwe, to będziesz na pewno mogła poznać jakąś nową osobę, potencjalnego partnera w miejscach publicznych, w jakichś pubach, na koncertach, w klubach, jak w jakichś imprezach, urodzinach, być może imprezach właśnie też w pracy, czy wspólnych jakichś tutaj świętowaniach w pracy z różnych tutaj, prawda, powodów. Czyli będzie to na pewno miejsce publiczne, gwarne, wypełnione ludźmi, z muzyką, gdzie jest jakiś większy zespół ludzi, większa grupa ludzi. Być może też, gdzie się tańczy przy muzyce lub słucha muzyki właśnie, ponieważ tutaj na tej karcie ludzie tańczą, radują się. Tak? I z tyłu widać właśnie miasto. Tutaj po prostu to jest jakiś taki, no, przymieście, festyn być może na tej karcie. I tak właśnie pozytywnie mogą się dzisiaj rozwinąć Państwa wszelakie sprawy, więc bardzo pozytywnie tutaj na ten dzień to czytanie. Jeszcze pokażę Państwu tą kartę czwórka buław z innej talii tarota. To jest karta po niemiecku Licht und Schatten, to znaczy światła i cieniów. Także jest to inna talia tarota, bardziej taka współczesna. Tutaj też pokazuje się grupka ludzi, którzy tańczą, grupka kobiet, tak, którzy tańczą, grają na instrumentach, radują się, są razem, cieszą się z czegoś. Z tyłu właśnie pokazane są te cztery buławy rozżarzone, tak? Czyli tu bardzo takie właśnie duże pożądanie, aktywność, żarliwość, szybkie tempo. Jest jakiś tutaj namiot, tak jakby właśnie festyn, czy jakiś, prawda, tutaj taki zbudowany właśnie jakiś namiot jako stabilizacja, symbol stabilizacji. Tak, jest coś zbudowane, gdzie możemy wejść, się ogrzać. Także też widzimy tutaj niebo, piękne, kolorowe, takie no przepiękne wręcz kolory, też takie rozżarzone kolory, aktywne, kolory aktywności, prawda? Czerwony, ciemny czerwony, fioletowy też, spirytualność. Więc taka piękna atmosfera aktywności i właśnie takiej atmosfery aktywności proszę Państwa dzisiaj potrzebujecie, by dokonać jakichś tutaj ważnych, cudownych kroków i zwrócić wszystkie oczy na siebie i być w centrum uwagi dzisiaj, by poruszyć aktywnie różne sprawy w pozytywnym kierunku. Także odważcie się dzisiaj i róbcie to też z lekkością i takim humorem, z taką pasją, energią, iskrą w oku. Wtedy na pewno po prostu z tymi pozytywnymi wibracjami będziecie tutaj mieli też pozytywne rozwiązania różnych Waszych spraw. Tego Wam naturalnie życzę i trzymam kciuki, by coś dzisiaj nadzwyczajnego się wydarzyło, byście mogli się tak oto radować. Dziękuję Państwu ślicznie. Widzimy się już dzisiaj po południu znowu lub wieczorem. Czekajcie na moje filmiki. Cieszę się, że Państwo odwiedzają mój kanał. Proszę o subskrypcję, lajki, komentarze, aktywność na mojej grupie. Dziękuję serdecznie.
pozdrawiam najmocniej i do usłyszenia już niedługo.